Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 7 odcinku Let's Play Rayman Legends. Tak, dzisiaj postanowiliśmy zacząć od Rayman Origins, od kolejnego obrazu, bo tutaj mamy coś odblokowane. Pustynia... Dridów? Didgeridów? Didgeridów. Coś takiego. A to jest jakby chyba świat wieczny, z tego co widać tak, nawet tak. Po tym tle stół. Patrz, a ten obraz jest zakryty, a nie ma łańcucha. Odblokujesz pewnie jak przejdziemy. On się jakoś odblokował. Tak. On się blokuje jak tam przejdziemy, no. Dobra, no to co? Najlepszy podkład muzyczny. O nie! Robot mnie wyrolował. Czeczka! Au! Fajna muzyka, to jest taki spokojny, relaksujący, relaksacyjny motyw. No, pamiętam, ten poziom fajny był. Ła, dlaczego? No pamiętam jak go... A sorry. Podsać mnie lepiej. Dobra. To podsać mnie lepiej i podnosisz ręce? No bo, bo stwierdziłam, że już mnie nie podsadzisz, tylko ja podniosłam. To jest rzepka jeszcze. A, zły ptak. Zły ptak. Angry Bird. Fajna gra dźwiękami. Ooo. Dum, dum. Coś na kształt muzycznych poziomów, ale to jeszcze nie to. Jak tam się dostać? O, patrz, udało mi się. Jej! Rzepka. Bąbelki. Serduszko tam jest. O nie! Wygrywasz walkę na lumy! Flecik? Ale jak to wygrywasz walkę na lumy? Przecież to ja zawsze muszę wygrywać... Ja zbieram szepki. Przecież to ja zawsze muszę wygrywać walkę na lumy, ja się nie zgadzam. O, pamiętasz te takie... te fale, które gryzą? No nie! Patrzcie, Gobek wygrywa walkę na lumy! Ja się nie zgadzam. Się nie zgadzam! Rzepki. Nie są rzepki. Rzepki, no mówię grzybki. Słyszałam rzepki. Zobacz. Wuu. Wuu. Hello. Miu. O, jak ja lubię tego poziomu. To jest takie zabawne. Szybciej gloszę. Tak chciałam rozbić tą klatkę, ale nie. Buziak, no na jasne, drogę. Moje... Mam tak mało, że jest mi smutno. To było mo... No nie! Czekaj! A, co się stało? A, nie wiem, naciskałeś ten przycisk. Nie wiem, jak to się nazywa przy flety. To jest przycisk bezpieczeństwa. Tam wszystko wsiłaś? Wiem, że tak. Już się zbliżam do ciebie, jeśli chodzi o walkę na lumę. O nie. Szepka! Daszor! Bąbelki. Już się nie zbliżam. Tam u góry coś jest. Tylko... Tu nic nie ma? A może nie ma nic? No nie. Za dużo odstępu. Tu jest tu. A nie, to jest klatka. To jest łu klatka. Okej. Okay. Co tak? Rzepa. Serduszko. Pępynki? Nie. Rzepka. O oh no! Super. Staj na tym, staj na tym! Stoję. Czekaj. Muszę czekać gdzieś tu. Okej, dzięki. Tak, masz więcej ode mnie. O! Już myślałam, że to się dla mnie skończy źle. Tak. Tak. Nie no, chyba przegram. To jest nie do pomyślenia. Ja się czuję z tym bardzo źle.
A, ups. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Pływasz pod tą klawiaturą, co ty robisz? Nawet to ja mogę stanąć. A, skrót już stoisz. Lumy. Jeszcze jeden lum. Tu? Zastanawiam się, czemu ta klatka ma skrzydła. Nie wiem, żeby uciekała przed nami. No, ja wykopuję rzepy, a ty je kradniesz. Dlatego masz więcej, po prostu. A tam nic nie ma? Złodziejstwo. Tu jest wół. No, pamiętam, podobnie wyglądało. Jest. Moja noga rozbiła tą klatkę. O, prześcignęłaś. Jest! Mogę przestać w końcu o tym myśleć i zacząć cieszyć się grą. Nie no, że tutaj nie jestem taka. Glowbox też może czasem wygrać. Tylko czasem. Ciekawe, czy będziemy mieć te lumy, co potrzeba. Kurczę, nie mogę wyjść z tej dziury. Jak to brzmi? Jak? Nie mogę wyjść z tej dziury. Tędy. Normalnie. O! Worek lumu. Czyli bąbelek lumu. Zawsze bąbelek lumu. Bo już koniec będzie, tak. Skakać się dopiero do swojego jedzenia. Au. Jest! Mamy wszystkich! Iskierka, bo ciebie będzie słychać. O to ci chodzi. Słyszymy? I best moment ever. Lucky! Glowbox nie powiedział lucky. Wow, dobry zapas, 804. No. To ta walka na lumy nam pomaga, wiesz, bo każdy chce zbierać więcej, nikomu to nie wisi i po prostu wtedy się zbiera tyle, ile trzeba, a nawet dużo więcej. No, tu jest wykrzyknik obok, jest zakryte. No wiem. Może jakiś bug. Nie, teraz się odkryje. To nie wiem, idziemy tutaj? Jeszcze? Podstępny wiatr, no możemy wejść. Dobra. Co jest? Nikt nie zdobył. O, pamiętam to. To było ekstra. Już nie ma uch. To jest zły ptak z trąbką. To jest moja rzepa. Likwidowałem sobie ptaka. O, ten też nie wygląda sympatycznie. Ja się znikło. Nie pospieszyłeś się. Czekaj, wow. Czemu worka nie wziąłeś? Jakiego worka? Wybobylkowało mnie. O. Tam jest ten też. Tu na dole? Nie, tu. O, źle wzięłam. Gdzie wy? Już sama nie wiesz, gdzie jest. No właśnie, nie wiesz, co pogubiłam się. Tam jest różowy lum. Chciałem go, nie przyjmę. Te dźwięki są sugestywne. No, no właśnie. Au! Wystarczy na tym stanąć. O, tam jest czekolada, tam widzisz? Tak, widzę. Czekaj, pamiętaj od różowego. No to leć. A pamiętam ten fragment. Tam grzybków mi się da. Nie wiem, bo mnie od razu ten. Gdzie one są? A już wiem. Aha. Czekaj, poczekaj na mnie. Tu coś jest na stówę. Fajnie macha rękami. Miał trzy ręce. Tak. Cztery. Myślę, że może do czterech. No. Fajnie to zrobili. Składa się od razu na te ptaszery. Au. Albo i nie fajnie. Epic cios. Kiedyś w Origins właśnie bardzo lubiłam rozwalać te klatki, tak skacząc na nie z całymi petami w dół. Z ciosem, to jest fajne. Panie łapka, tu nie jestem, tu jestem. Dziwnie się czuję kopiąc to oko, jest mi go czasami nawet żal. O, rzybki.
korek. A, to są wiatry. No. Prądy powietrzne. No. Sorry. Jestem kopnięta przez niebieską stopę globoksa. Czekaj, czekaj, czekaj. O, że zebrałam. Te piórka są podejrzane. No. Czekaj, trzeba po kolei. Tam są, zostało. Czekaj. A, patrz, zmieniło się kamienica. Na dół. Hej, małek. Jak właśnie znamy po angielsku? Tensis? Tinis? Tensis? Tensis? Nie wiem. Tin. Tins? Kurczę, czekaj tutaj. Przy ciebie umarłam. Tak? Tak, bo ja tu wydobywałam to, a ty sobie poszedłeś. Ja tu stanę teraz dobrze. Wszystkie do mnie przyjdą. Czekaj, wziąłem już ten worek. No. Globciu. Tak wziąłeś. Tam jest... Ja idę, bo ja nie mam. No i tobie się przyda zresztą. No. O to chodziło. Tobie chodziło, że nie chcesz poświęcić swojego serca, szukając serca dla mnie. Gdzie lecicie, lumki? Do mnie. O, sorry. Globoks. Wasze, że gdzieś tam spadłeś. Wiem, bo chciałam podnieść to, co Miguelka przewróciła. Butelkę z wodą. Dobra. O, Miguelka zasłaniony ekran. To znaczy... Nic nie widzę. Co jest na dole? Czekaj, no. Miguelka... Czekaj, ja muszę ją zdjąć, bo ja nic nie widzę. To trwają nagrania, wiesz, Miguelka? Zdobyłem serce dla ciebie w międzyczasie. Dziękuję! Jest proszę, jak fajny ten sworek u góry, ten z kulcami. A da się go rozwalić? Nie, ma takie... Wygląda jak jakaś minkę. Wersja glonojada. Miałeś kiedyś wielkiego glonojada, prawda? Tak. Dobrze go wspominam. Ja mam tylko takie małe, zazdroszczę ci. Moje były takie niedożywione. Bo miał dużo jedzenia. Takiego mini sobie kupiłam do moich głupików, jak miałam jeszcze rybki. A potem on umarł i kupiłam drugiego. Ale nigdy mi nie urosły takie wielkie jak te w sklepach, co wiecie, są takie super gigantyczne. Twój ile miał z centymetrów? Nie, nie... Nie pamiętam. Au. Fak. Miguelka się nudzi wyraźnie. Zaraz coś ulegnie uszkodzeniu, a wy to usłyszycie. Nasz krzyk później też. O, bubbles! Bubbles! Bąbelki, bąbelki. Moje bąbelki. O. Grzybki. Serduszko. Daj mi punkty. Małak. Pamiętam, że w rodzinie czasami był taki limit tych lumów, że musieliśmy mieć oboje serca, żeby dostać za serca, które zdobywamy lumy, żeby się udało. Tam czasami było ciężko z lumami, nie wiem, tak. Czy pamiętasz. Tutaj jest dużo łatwiej. Na razie zobaczymy, jak będzie. No, mam nadzieję, że później będzie trudniej. Wiem, jestem dziwna. Czekaj, tam jest serduszko. Wiem. Czekaj, pamiętaj, różowy kolor się liczy podwójnie. Pamiętam ten fragment, naprawdę go pamiętam. Chcesz tam iść? No, dobra. Narażę moje Raymanowe życie. O nie! Ała, jeszcze... Przedosłownie. Ale ja myślałam, że przeżyję, to mogłam chociaż tam zaczekać, nie wychodzi. Au. No i teraz mi nie wychodzi, to się za bardzo dziwnie wije, ja się teraz boję. Wiesz, to jest taki, już mam taki uraz po prostu. To ja tu zaczekam, aż mi się zaliczę. Musisz wyczuć dobry moment. Wyczułam. A tu nie ma nic? Orek z pieniędzmi. Z bukami. Ale one... One chamsko tam poleciały. Trochę. O. Serducho. No nie, no co mi się dzieje? Chciałem cię już ratować, prawie cię nie można. Co mi się dzieje? Tu jest coś. Tu, nie? Małak. I'm free! Mi się podobało, jak w tym Raymanie dwójce czy trójce tak krzyczały, tak help, help! I trzeba było szukać, bo było już wiadomo, że gdzieś jest. No tu też krzyczał, na przykład w tym arbuzie, jak był, zanim jeszcze go zobaczyliśmy, to było go słychać. Czemu ja właściwie... Ała!
Zrobię wszystko, żeby zdobyć klatkę. Tum, 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 tum. Pam, pararam, pam, 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 pim. Lucky! Lucky! Właśnie zdrobnie zdobyliśmy. Jej! Jesteśmy super. Właśnie odblokowało mi się wyzwanie tygodnia za ten poziom czarodziejskości. Dzisiaj pierwszy raz przechodziłam te ekstremalne. Dostałam srebrny puchar, by the way. Jakby to kogoś interesowało, of course. Yay, you, woo! Tadam! Dobra, no to co? Strapki? Ja stawiam małaka. Dawno nie było chyba. To ja stawiam Luma. Jasne. 207 małaku? Szybko leci. No. Już 2/7 gry. No. Można oszacować. Lumki. Stworzenie. Ojej, będziemy mieć nowe stworzenie do dojenia. Kto to? Unik. Przeczytaj to. Unik. Unik. Albo unik może. Unik. Dobra, to idziemy do normalnym trybem. Już gramy 16 minut i 49 sekund. A, nie w tę stronę. A myślałam, że tylko ja się gubię w poziomach 2D. Inne też się zdarza. Pocieszyło mnie to. Myślałam, że jesteśmy na tym poziomie. No dalej, szybciej, szybciej. No dobra, musiałam się napić. To co? Świat? Z jedzeniem. Tak. O, uratuj Estelię. Estelię. Tam znowu Buka. Będzie kurczak w kolejnym, widać. Uuu, jaki fajny helm. Helm. Fire sister. Taki złoty. Biegnij, jeśli ci życie miłe. Okej. Okay. A można powoli? To jest skrajna Marlaku. Nie, można powoli, bo. Można chyba. Nie wiem, ja czuję, że te płomienie przysmażyły mi kuleczek. Nie, nie wzięłam tego. Nie, widzisz, to szybciej. No bo ty pobiegłeś szybciej. Ale lumy uciekają, widzisz to? No, można biec. Tam nie uciekały lumy, tam jak się szło wolniej, to właśnie było łatwo. A tutaj, lumy uciekają po prostu. Dla box. Musisz się dostosować, jak jesteś bąbelkiem. W ogóle się z nim nie liczysz. No bo to... Umawialiśmy się kiedyś, że to bąbelek goni osobę, która żyje. Prawda? Oczywiście. To mi się kojarzy z challenge'ami. Tak, to się mi też. W sumie polubiłam tą muzykę nawet. No, ona jest fajna. Tylko... Ten poziom powinien być w krainie umarlaków. To powinno być coś z jedzeniem. Wow. Nie, bo te Fiesta de los Muertos to jest święto zmarłych po meksykańsku. Ktoś napisał dzisiaj. I sprawdzałam i faktycznie. Bo ja ci mówiłam, że mi się to kojarzy z tym Meksykiem, z tymi cukrowymi czaszkami. To faktycznie jest święto zmarłych po meksykańsku. Więc pewnie dlatego to jest. No te kolorowe kościotrupy mi się wydały podejrzane i dlatego mi się tak skojarzyło. I Muertos mi się kojarzyło właśnie też ze śmiercią. Co powiedziałam? W sumie prosty poziom był. No. Chociaż ty już jest byłeś bąblem, ale prosty poziom był. Lucky! Och, tak! Masz tego skilla. Hej, Globox Dance! Dobrze, że nie gramy z kamerką. Widzielibyście bardzo dziwne miny i dziwne rzeczy. Woohoo! No! Pokaż się nam. Hello! Oh my girl! Estelia. Kojarzy mi się aż za bardzo z tymi nimfami. Księżniczka z krainy Fiesta de la Muertos imprezowała przez cały rok, ale gdy jej kraina została zaatakowana, jako pierwsza stanęła do walki z wrogiem. Oh yeah! No ma taką czachę na kasku, na hełmie, na czapce. Moją uwagę zwróciły jej nimfatyczne kształty bardziej. Moją też, tylko już nie chciałem mówić. Okej, okay, mi to wolno powiedzieć. Matką głupich. Nadzienie matką. Okej, no to do nadzienia. W sumie fajnie nazwy przetłumaczyli. No, właśnie też mi się to podoba. Tak jak na przykład dialogi w Szyku były fajnie przetłumaczone na polskie realia. Były takie polskie żarty, których by nikt z innego kraju z was nie zrozumiał, takie, wiesz, nawiązania do innych filmów czy coś. Kurak again! Kaczki. Ustaliliśmy, że to są kaczki, tak? O, oni są z tego. Tak, oni się gotują. Czemu wymyślili nowych wrogów? Na pewno będzie coś nowego. No wiem, ale teraz mógł też użyli też starych. O.
Wiedziałem, że Murphy. Nie to lubię teraz, go. Kto jest Murphy? Powinieneś być ty. No dobra, mogę być ja. Co on robi? Usmarował... Czekaj, guacamole? Au. Nie wiem co. Guacamole. Siedzenie. Chili? A gdzie masz napisane, że to guacamole jest? No tam pisało. A przepraszam. Przecież nie wymyśliłem. No nie wiem, może jesteś taki... Znaczy, ja wiem, że jesteś taki błyskotliwy. Mi to wygląda trochę jak takie zielone... On mnie upiekł! Jako kurę! Za bezczę. Czuję się z tym źle. O! O kurde, źle zebrałam nogę. Kurczę, dziwnie się czuję z tym rozsławieniem guacamole, nie mogę się tego przyzwyczaić. Czemu? No nie wiem, bo jakoś jestem przyzwyczajona, że on albo coś przesuwa... Ale właśnie on jest wielofunkcyjny. Tam... Aha. No wiem, albo że wyjadał dziury w cieście, nie mogę się... A? No! O, rzeka. Znowu wygrywasz punkty. Dobra, chodź. Chodźmy po tym sosie. To jest nadzienie. Może to jest to nadzieje, które jest matką. Muszę łupi. Sprawdzić w internecie i zjeść. Spróbować. Może lepiej nie. Czy to zielone coś naprawdę wygląda dla ciebie smakowicie? Tak. No o, patrz. Angiełeczka przyszła znowu. Kochanie, nie musisz teraz zejść, dobrze? Łej. Na dole. Kura, kura w niebezpieczeństwie! Życie kurze niemiłe! Właśnie to jest kurczę kaczka! Czemu nie mogę zapamiętać, że są kaczki? Ja z tymi kurami. A nie wiem, że jak... No bo są takie białe jak kury. No bo kaczki też są białe. Tam gęsi czy co? Biłka są za inną drogę na biurko. Zawsze znajdzie jakąś drogę. Czas na guacamole? A! Gdzie jestem? Ja spadam. Czemu mnie zostawiłeś? Sorry. Gdzie? Czekaj, no jak tak mogłeś? Ja, nie wiem, ja myślałem, że jestem z tobą. Czekaj, no nic nie widzę znowu. Ja i tak już nie żyję. Ale ja nic nie widzę, bo... Tam u góry była czechoneta. No to go. Chodź. No się idę. A tu nie ma ściany. Tak, lol. Bo tu guacamole. Teraz zauważyłaś, że tu nie ma trzeba ściany. Użyć. Przynajmniej nie mam serduszka. Kurczę! Ale zmieściłaś. To może się... Nie. Chodź, tu jest taki fajny ogień, przypieczemy się. Nie, mam serduszka. Ale będziemy mieć od nowa. Zbytnie wzięłaś tę... Ja co się zrobiła? Czekaj, bo tu... Za dużo lumów się traci, potem nam tyle zabraknie i trzeba będzie powtarzać tak, cały poziom. Tak to... Co? Nie wiem jak tu wsiąść tą... Czechnetę, trzeba... Aha, od dołu ją. Dobra. Powiem zdobyć. Sprytne. Jak woli, woli. Guacamole. Bo ciężko mi ogarnąć Martiego i... Globoxa. Globcia, tak. Globox. Nie. Guacamole! Szybko! Szybko! Ale on się nie poszedł. No dobra. Ojej, zaj, nie zauważyłam go w ogóle. No, wiesz co? Czekaj, co teraz? Szlachunetę. A tu jest ten... Wiatr. To się z Meatboyem kojarzę. Pa, pa. Okay, trzymajmy się jakiejś ściany. Dobra, każdej innej. Okej, okay, mam. Au. Nie mam. Bąbelku! Już pewnie gotuję, taki dźwięk czajnika. No. Jasne. Aż mam ochotę na herbatę. Au. Chyba lepiej spać po prostu. Wiecie co, bo ten świat z jedzeniem to w ogóle dla nas jest teraz stworzony, bo zamówiliśmy pizzę i ma być za godzinę. I stwierdziliśmy, że włączymy sobie Raymana. Gdzie jesteś? I teraz oglądamy te wszystkie sosy i te inne rzeczy. Już powoli przymierając głodem. Także to jest idealny świat dla nas aktualnie. O! Serducho. Guacamole. Hej, Ray! Chciałam, spójrz, jakie ładne papryczki tu wiszą. Gdzie? Takie apetyczne, na pierwszym planie. Czy w naszej pizzy jest papryka? Jest. Czekaj. No czekam, na dole. O, tu. Też. A tu trzeba tą drugą. Tutaj trzeba... Trzeba go wysłać tam. Żeby tu było takie... O, tu no. Jestem. O, dobra. Czekaj. Au. Jej.
Ja będę czekać, a ty mi pozbierasz wszystkie cenne rzeczy. O-o. Zrób te guacamole. Ciężko się steruje tym Marfim, bo... Wiem! Ale chcę... teraz twoja kolej męczenia się z Marfim, a moja część... Moja kolej cieszenia się grą. Bo mi nie chce chodzić tam, gdzie... A, tam gdzie ma. Chcieli. Tu jest. Aha. Kura, kura. No właśnie, powinno być tak, że go można pokierować tymi... tymi, nie spustami, tylko triggerami. A, może troszeczkę. Dzięki za info. No, jeszcze raz. Betem. Wiem. Wszystkie. Oj, no way, Mister Starszy.pl. No way. Tak. Dostaję bardzo dużo zaproszeń, ale chciałabym wam przypomnieć, że przyjmuję do przyjaciół tylko osoby, które znam w prawdziwym życiu, bądź... No, w prawdziwym życiu po prostu. O! O, o, Małak! On jest tam! Trzeba go... Spuścić. No czemu stoisz jak... Bo ja zapominam, że oni wyzioną ten ogień na... Kurde, spadła na mnie klatka z Małakiem. Podejdź tu. Wziął. Guacamole! Okej. Okay. Dzisiaj, jak ktoś potrzebuje pomocy, to krzyczymy guacamole. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. A ja będę czekać z tymi, że pędzasz. No właśnie. Przecież niespecjalnie. A! Tutaj! No, dobra. Ale widzisz, że on jest głupi. Nie lubię go. Denerwuje mnie. No, kurde. No sobie, ale on poszedł nie tak. Dobra, to ja poświęcę moje gęsie życie. Kacze. Kacze. Nie, tam! Ja go nie ogarniam, nie, to jest naprawdę. On jest... Marfi, jesteś chory na głowę. Może on nas nie lubi. Może on zaraz wykończy, tylko udaje, że nam pomaga. Iskierunia! No, skakuj. A, sorry. No co, pokazujesz mi co... A tam, była, tam były lumki jeszcze. Serio? Tak. No to sam powiedziałeś wskakuj. No bo ja nie widziałem, że tam drugi. Jasne. Także nam zabraknie do 600. Aby nie zabrakło? Nie ja wiem. Się uduszę. Nie wiem, ile jest w tej klatce. Lucky! Taki. O, no tyle tam płacze, że jest głodny. Kurde. Trzeba być powtórzyć ten piękny świat. Z tym pięknym Marfim. Tak myślę. Co, jeszcze ten poziom? Czy nie? Nie wiem, zobaczmy co to jest. Jeju, jeju. Ooo, to może to. Tak, tak, też tak myślę. Dobra. Czekaj, czekaj, będzie... a ile nam tu zostało? A, jeszcze trochę, dobra. Wierzę coś tam. Mnie to ciekawi. Tak. Szaleni Mariachi? Jak to się nazywało? Najazd? Nadzienie matką głupich. Najazd. Aha, to jest... Uratuj małe. Żaby najechały nasz świat z jedzeniem! A trwa, nie lubię ich. Żaby? Tak. Czemu to jest... Szybko poszło. Wiesz, że to na czas jest? Wiem, wiem, wiem. Au. Dobrze nam poszło. Wiem. Nie, trzeba było biegać po jego... parasolu... Nie, spadochronie. Spadochronie? O, on mnie podsadził. No bo ja się spieszę, ja się denerwuję. Stres. Masz stresa. Jak tego nie przejdziemy dzisiaj, to ja się załamę. No, a, bo ja, bo no... No, to nieładnie. Dobra, zostaw mnie. Tak mój... Co to? Żaba bo... cię zabiła? Tak. Co za wstyd! No bo, nie wiem czemu, ale ta klawiatura chyba nie współpracuje dobrze z tą grą. Nie wiem, czy też no, macie takie problemy? Przepraszam, wiesz jaka moja klawiatura jest cenna i droga. Czas inwestować. Nie wiem, czy to jest kwestia gry, czy klawiatury. Ja stawiam na tą klawiaturę. Podzielcie się, ci, którzy grają na klawiaturze,
Bo Globox tutaj jest nieszczęśliwy. Podzielcie się swoimi opiniami. Znaczy, nie zawsze działa, jak się biegnie uderzenie. No nie, bez kitu! Za późno przeszliśmy tam. No to... Spadochrony są dla... Tych, co chcą przeszyć. Chciałam powiedzieć, że... Wiecie. Coraz gorsze są te najazdy. Mnie co się stało? Nie wiem, też to ja się pytam. Kiedyś nam się uda, to jest moje motto. Widzę, że uczysz się od najlepszych. A, spadam. Nie, ty jeden. Idzie nam coraz gorzej w ogóle. To ten głód. Nie. A czemu go zabi... No niechcący, no kopiłam go odruchowo. Dobra, ty idź pierwszy. Pokaż, jak to się robi. No, masz szansę się wygadać. Jestem wielkim bąblem. Znowu jestem bąblem. Nie trafiłem. O właśnie, bardzo dobrze. Nie chwal! Nie mów hop! O, to może bardziej pasuje. No co jest, ty żabo, ty? Czemu nie włączyłaś wiatraczka? Włączyłam. Dobra, nie będzie i tak. Dobrze. Cicho, cicho. Musimy być razem! Dobrze! Nie zostawiaj mi Globox! Górę! Górę! Bąbelku, chodź szybko! Kończy czas się kończy, więc już pewnie blisko. Globox, a pierwszy został wyszylony, także... A tam już było widać koniec. Jednak nie była pizza. Smutek. A przynajmniej zdążymy to zrobić. Nie! Globox, nie daj się! Au. Prosto w tyłek. Dobra, tu trzeba taki flow mieć. Twój flow. Twój flow był super. Co jest ze mną? Nie tak! Skarżysz po tych żabach. No ja nie potrafię w locie kopnąć tej żaby, bo mi klawiatura nie działa. Wiemy. No, czemu tam skoczyłaś? Chciałam zobaczyć, co tam jest, bo ty już tam byłeś i się zazdrościła. Wiem, wiem. Zazdrość jest złym uczuciem i ogólnie. Szybciej. 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 Ożyję. Wow. Sukces. Jestem pierwszy. Aha. Spuściłeś na mnie lawę. To nie ja. Ty, bo ty... Nie poddawaj się. Go, 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 go. Jeden umarł. Tak, 5 sekund. Trzeba będzie to powtórzyć, ale to już w samotności. No, o kurczę, nie tak chciałam zniknąć. Nie, 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 nie. Opuśćmy się. Bo mi się na przykład, że a to jest dalej, a tutaj a to jest w kółko. I to dlatego. Ale uratujemy tego małaka. Pokażemy wam to następnym razem. Nie martwcie się o niego. Au. No to co? Lumy, znaczy stworzenia. Tak. Bohaterowie. I papa. Plan taki jak zawsze na koniec odcinka. Creatures. Kreatury. Stworzenia?
kreatura czy ty stworzenie? Co brzmi? Nowa świnka! Zawsze taką chciałam! Kto pierwszy, ten lepszy. I tak idzie do wspólnej kasy. Nie wiem, ale zawsze mam tą satysfakcję, że to ja pozbierałam więcej jajek od naszych kur. No, to co? To bohaterowie? Heroes. Kogo my tu mamy? Jej! Dobra, wow, to ja wezmę, czekaj, wezmę ją, żeby nie miała wykrzyknika. Przy okazji ją obejrzymy. Czym ona walczy? O, mówiłam, że będą z kolcami takie te! Fajne, dobre. Czekaj, podnajmy z wcześniejszą. A tam ja mam miecz. Czekaj, no, też chcę pokazać. Ale fajnie, macha tymi nóżkami. Dobra, i kto to? Przeczytać trzeba. Jakaś... Rejmorg. W głębinej, gęstszej dżungli w rozdrożach marzeń mieszka odjazdowy, owłosiony bohater. Sprawia wrażenie, że myślami jest na innej planecie, a jego hobby to ściganie wielkich zwierząt w celach konsumpcyjnych. Zobaczmy. Rejman jaskiniowiec. To będzie Globox jaskiniowiec? Pokaż się. Może. Ona też będzie mieć siostrę? Wszystkie mają siostry. Nie, bo te są siostrami, potem te są siostrami, no i... W sumie jak na każdy świat są dwie, to muszą być siostrami. No fajnie, że każda ma siostrę. Pomyliłeś się. W sumie nim byłeś, nim grałeś pierwszy raz tym z koroną, nie? Już nie dało wybrać. Dobra, no to co? Mam nadzieję, że... Nie! No, bo też zostanę z tym. Nie, nie mogę. Wyglądasz jak jedna z sióstr. Tych dziewczyn. Nie, wyglądam jak Rayman, któremu utknął w głowie hełm. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. I cóż, zapraszam was do kolejnych. Pa, pa! Pa, pa. Sir Globox. Hello.